Witajcie serdecznie. O, dostałem dzisiaj taką wielką pakę. Dziękuję Barsum. Mam nadzieję, że nic tam nie przejęzyczyłem. Barsum. Najprawdopodobniej będzie to, co lubię, czyli elektronika. Ale że paczka jest dość duża, bo waży 17 kg. Najprawdopodobniej muszę ją przerzucić na dół i będę wyciągał zawartość na blat. Szybki podglądzik. I co my tu mamy? Elektronikę z telewizorów. Ale jakie piękne układy z salona. No to co, powyciągamy trochę układów. Przepraszam, ale jeszcze mnie choróbsko nie odpuszcza. Układy scalone, chipsety, potencjometry. Nie wiem, czy tam nie ma sreberka. Trzeba by się orientować i się podouczać. Znowu układy scalone mamy. To już są te nowsze telewizory, a też fajne złocenia. Też będę je odcinał i umieszczał w odpowiednich naczynkach. Później wam pokażę, jak ja to segreguję. No i fajnie. Procesorek. Mamy złoceń, płytki, części widzę od laptopów, telewizory starsze. Też trzeba będzie dokładnie się przyjrzeć układom. Czy nie mamy jakichś fajnych układów. To jest ciekawe, te układy. O, to będzie wszystko do sprawdzenia. I te kondensatorki, kulki trzeba będzie posprawdzać, być może coś będzie fajnego. No powiem wam, że takie fajne to płytki z układami. O chłopie, bardzo dużo tego. No. Powiem wam, że niektóre układy takie w miarę pierwszy raz widzę. Piękne, piękne rzeczy. Będzie na dłubaninę. Wiecie co, reszty nie mogę bardzo pokazać, bo jak wysypię, to się rozleci. Zobaczcie. Cała siata elektroniki. Wszystkie układy do sprawdzenia. Kondensatorki. Mnóstwo rzeczy do odzysku. Mamy tutaj jeszcze, o, piękna płyta główna z procesorem, jeszcze widzę, też są fajne rzeczy w elektronice komputerowej. No oczywiście, im starsza elektronika, tym więcej fajnych możliwości do odzysku. Spójrzcie na to. Też płyta główna, też karty pamięci, BGA, procesorek. No, dziękuję ci bardzo za paczkę. No, dość dużo czasu mi zajmie odzysk, ale bardzo lubię taką dłubaninkę. A co ja z tym później robię?
Jak już powiedziałem wam, wszystko ma swoje miejsce. Grzebienie, srebro, chipsety, układy scalone, procesory, BGA, jakaś drobna miedziuszka, jakieś drobne sreberka, magnesy neodymowe. Tutaj wyżej jakieś złocenia, srebrzenia. Malutkie kondensatorki SMD, duża ich ilość. Kondensatorki tantalowe. Nawet bawię się w zbieranie z worek. Może będzie z tego filmik. No i tak mniej więcej tutaj trafiają te rzeczy, z których później będziemy robić, mam nadzieję, ciekawe filmy. A więc bardzo ci, Barsum, dziękuję za mnóstwo pracy, jakiej mi tutaj nadałeś, ale takiej pracy, którą lubię. Dzięki za paczuszkę. Dziękuję, przyjacielu. Hejka.